Tuż przed końcem roku, 30 grudnia, radni jednogłośnie, bez poprawek, przyjęli budżet gminy Kozienice na 2021 rok. Jak podkreślił burmistrz Piotr Kozłowski, jest to budżet wyjątkowy i historyczny, który pierwszy raz w momencie uchwalenia po stronie wydatków przekracza 201 milionów złotych. Dochody ustalono na ponad 194 miliony. Budżet na rok bieżący nie tylko nie zakłada brania kredytów, ale również spłatę części zadłużenia w wysokości około 5 milionów złotych. Wśród planowanych inwestycji znalazły się środki na projekt mostu przez Wisłę, studium planistyczno-koncepcyjne Kolei Plus, czy projekty na budowę ciągów pieszo-rowerowych przy drogach krajowych Kozienice-Ryczywu i Kozienice-Łuczynów. W planach jest dokończenie budowy sal gimnastycznych w Stanisławicach i przy PSP nr 3 w Kozienicach, a także dalsza rozbudowa oświetlenia i doświetlanie przejść dla pieszych, uruchomienie Centrum Usług Społecznych. 5 milionów przeznaczono na budowę i modernizację dróg gminnych, 2 miliony na modernizację targowiska. W planach są też prace remontowe na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, w tym remonty domków na ośrodku czy modernizację skateparku. Jak co roku dofinansowane będą też działania straży i policji. Wsparcie finansowe otrzyma także powiat kozienicki. Zanim przystąpiono do uchwalenia budżetu, radni wysłuchali informacji o jego głównych założeniach oraz o wieloletniej prognozie finansowej gminy. Odczytane zostały też opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które były pozytywne. Pozytywnie budżet zaopiniowały też poszczególne komisje branżowe działające w Radzie Miejskiej. Po dyskusji i wyjaśnieniach dotyczących głównie nakładów na służbę zdrowia, radni przystąpili do głosowań. Jednogłośnie została przyjęta zarówno wieloletnia prognoza finansowa gminy Kozienice na lata 2021-2030, jak i budżet na 2021 rok. Radni wprowadzili też zmiany do budżetu na 2020 rok oraz jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi kozienickiemu na kwotę 400 tysięcy złotych. Środki te mają być przeznaczone na wspólne inwestycje drogowe, w tym budowę parkingu dla mieszkańców przy ulicy Zdziczów oraz na dofinansowanie szkół średnich, zespołu szkół i pierwszego LO. Na sesji przyjęto też 18 uchwał dotyczących zawarcia kolejnych umów najmu gruntów położonych w Kozienicach, głównie pod kontenery, pojemniki na śmieci, o co wnioskowały wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnia mieszkaniowa. Jednogłośnie radni zdecydowali też o dopłatach z budżetu gminy do wody i ścieków, przez co na chwilę obecną stawki opłat dla mieszkańców nie wzrosną, tylko utrzymane będą na dotychczasowym poziomie. Przyjęty został także gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Zmieniono też statut zarządzania mieniem komunalnym. Od stycznia siedziba tej jednostki będzie mieściła się na ulicy Przemysłowej 15. Wyrażono też zgodę na utworzenie jednostki organizacyjnej Dzienny Dom Senior Plus 2 i włączenie jej do Centrum Usług Społecznych. Ma to związek z adaptacją kolejnych pomieszczeń w dawnym budynku po Domu Kultury na miejsce dziennego pobytu seniorów. Pobyt będzie tam nieodpłatny. W wolnych wnioskach poruszono wiele bieżących spraw. Dyskutowano m.in. nad kolorystyką wiatr śmietnikowych, planach budowy ciągu pieszo-rowerowego Kozienice-Ryczywu, o inwestycjach w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, czy o wycince lasu przy ulicy Sikorskiego pod budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jest to inwestycja realizowana przez powiat kozienicki, a decyzję o wycince wydała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Były też podziękowania od radnego, a jednocześnie sołtysa Chinowa za przeprowadzone na terenie sołectwa inwestycje drogowe. Podczas sesji minutą ciszy uczczono pamięć pierwszego dyrektora elektrowni Kozienice, Adama Białego. Miała też miejsce miła uroczystość. Były podziękowania i czeki na 2,5 tysiąca złotych dla kół gospodyń wiejskich ze Świerży Górnych i Nowej Wsi za godne reprezentowanie gminy Kozienice na pierwszym przeglądzie kół powiatu kozienickiego w Gniewoszowie, który odbył się jesienią. Na retransmisję obrad 30. sesji Rady Miejskiej w Kozienicach zapraszamy do weekendowego wydania kroniki 9 i 10 stycznia. Sesja dostępna jest też w internecie na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz na naszym kanale YouTube.